Przede mną Krakowie, a pasy, pany. Ale po tym turnieju pewnie już nie pany, nie? Zabrakło wam czego, koledzy? Szczęścia. Koszykarze. Ty uważasz szczęścia. W meczu przeciwko komu? Jaki był kulminacyjny punkt tego przegranego meczu? Pierwszą kwartę zjebał. Słabo zagrali. A po tym doszliście i wyszliście na prowadzenie jednopunktowe. No i to jedna akcja. Brakło siły na koniec. A ta akcja przesadziła. Przerzucił kosz. Przerzucił kosz, ale wcześniej piłka dostał odbijając od boku konstrukcji. Coś nieprawdopodobnego. Czyli trzeba mieć troszeczkę szczęścia. I byście pojechali do Radomia. 2 lata pracy, prawda? Od Młodzika. Czy podobnie było w Koszalinie, w Młodziku? Też mieliście tyle pecha. Albo więcej. Bydgoszczy to było, coś się odpadli. Podobnie było. Ale teraz Polonii nie ma w finale. A wam niewiele brakowało. Ale jest nowa drużyna Pruszków. Jest Wisła. Wisła znowu może mówić o szczęściu waszym zdaniem, bo nie grał Rajewicz. Jest to jest możliwe, że gdyby Zastal grał... Co? Przypadkiem terminarz Wisły, ten organizator ustala terminarz, no przypadkiem nie ustali Wisły, co się będą To system ustala. Jak system? Główny system PZKOSZ. To jest smutni, nie? Ale co, wziąć się do roboty i dalej gramy przecież. Świat się nie kończy na półfinałach, nie? Myślisz, że moglibyście w finale coś powalczyć? Piąte, szóste miejsce, jak już się. Ale sam finał już by był ważny. Przyjedziecie popatrzeć na kolegów z trenerem Mateuszem. Zobacz, trenera się... Kto najbardziej przeżywał porażkę? Leżał wczoraj cały dzień w pokoju. Całą noc. Ale przeszło. Zaaklimatyzowałeś się w Krakowie, bo jesteś chłopak z Mazur, z Ełku. Marzeniem twój był finał. Ale półfinał też chyba nieźle, nie? Mógł być finał. No ale... Pierwszą kwartę, jak to kolega, nie można niczego przegapiać. Karol Sasa, tobie się będą... Karolku, tobie się będą śnić te ostatnie akcje, nie? Bo jakby wpadło, to byś przesądził chyba o zwycięstwie. Pamiętasz penetrację sam na sam z koszem? Co było? Nie, ze słabrońcą. Liczyłeś na kosz, na trafę. Ale podejmuj, nie, no podjąłeś decyzję, jesteś profesjonalistą. To ty musiałeś wziąć, ktoś musiał. Ale uważasz, że Sączewski więcej brał ciężaru gry na siebie w tym meczu niż ty? O, widać chyba po statystykach, nie? 41 punktów. Kto krył Sączewskiego, który rzucił 41 punktów? Nie tylko ja. Miałeś... Ale Sączewski chyba nie mówił, że go aż 3 zawodników kryło. Z nimi nie, nas i dwa. Oni we dwóch. Oboje. A ja nie grałem. Jeszcze mam tutaj do Nowaka pytanie. Nowaczku, gdybyś za te 5 fauli nie spadł, rzuciłbyś jeszcze parę trójek, nie? Jak to się stało? Ty przecież rzadko chyba spadasz za 5 fauli, nie? Jak ci się często zdarzyło to spać za 5 fauli? Jak często ci się zdarzyło spać za 5 fauli? Nie za często. Nie ma się co przejmować. Ja was i tak zapraszam do siebie na imprezę. Na grilla. Tak. Samolot. Już wszystko jest ok? Co powiesz w domu mamie i tacie? Co mam powiedzieć? No jak się ciebie zapytają, co się stało, że nie ma w finale? A dlaczego? Dlaczego kwadrans? Ty, Salamon, powiedzcie mi, dlaczego żaden rodzic, wujek, ciotka, babcia nie przyjechali tutaj do Zielonej Góry? Dlaczego nie macie kibiców? Dlaczego wasi rodzice nie przyjechali? Nikt. Możecie mi to wytłumaczyć? Wasi rodzice, nikt z waszych kibiców nie przyjechał. No dobra, ale mogli przyjechać w sobotę, nie gadaj. Praca. Jaka praca? Majówka była. Nie, nie, nie kręć ty. Praktycznie. 1 maja, święto pracy. Mogę sprzedać na święto. Kawał drogi od Krakowa. A byliby tym 6 kibicom i może by pomogli, byście zwyciężyli. Kibice z żartu mówią. Zabrakło mimo wszystko.
Czemu tata nie przyjechał? Przecież z Berlina, z Niemiec tutaj nie ma daleko po drodze. Pracuje. W majówkę? W Niemczech nie pracują. Tutaj dlaczego nie przyjechali rodzice? Będziesz się jeszcze starał, bo ty jesteś 2000 rocznik. Ty. Ja. I ty. Za rok? Ale Krakowia nie ma 2000. Gdzie pójdziesz? W Limanowy będziesz grał. Ale ty jest od nich basketball. Co? Do Wisy pójdziecie na wypożyczenie. Gdzie pójdziecie na wypożyczenie? Do Limanowy. W Limanowy stworzycie taki Dream Team. Ale to nie jest zły pomysł. Dobra. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowy pozdrawia Zibi i... Szasta.